Szanowni widzowie, jesteśmy u Nvidii i dzisiaj tematem numer jeden jest Railway Empire, gra, która wyszła jakiś czas temu. I jest to kompletne, relatywnie wysokobudżetowe, robione przez ogarniętą firmę, podejście do symulatora tworzenia, zarządzania, propagowania, rozwoju kolei. Ale zacznijmy od razu może od... Czy gra jest kompletna, bo na przykład jak sobie gramy w te wszystkie takie open transport tycoony, które są super i słodkie, maszynki oraz transport fivery, da się czuć, że budżet po prostu doskwiera i tam nie ma za bardzo zawartości. Tutaj mamy mnóstwo fajnych rzeczy, mile działające opcje i tak dalej, limit FPS-ów. A, żeby się tam komputerek nie męczył zbytnio. Coś mi się tu podobało w opcjach, aczkolwiek teraz chyba za bardzo nie pamiętam. Jest odwrócenie kamery, której jest zapamiętowane, chmura Steama działa, dźwięk, muzyka i tak dalej, synchronizacje, pionowe szczegółowości. Opcje są bardzo ubogie swoją drogą, bo jest tylko normalna. Podoba mi się to podejście swoją drogą, że jest jakiś poziom grafiki, który twórcy sobie ustawili, on jest normalny, a reszta jest dla biedaków. Czyli na przykład nie masz tego dylematu, czy to ultra to jest to, co oni chcieli, czy to jest normal, tutaj mamy normalne, nienormalne, ale nie będę się wypowiadał o optymalizacji, bo no, mi chodzi dobrze, to kiedy indziej być może. No i jest zawartość, tak, jest kampania, są scenariusze, tryb dowolny i piaskownicy. Ciekawe, czym się różni, może po prostu w piaskownicy nie mamy ograniczeń finansowych. Natomiast cóż, to będzie taki pierwszy kontakt, gdzie sobie weźmiemy scenariusz początkowy dla dziecka, by zrozumieć, jak się tą kolej kładzie, jakie tu są zasady. I teraz tylko dobrze wybrać, bo rozumiem, że kampania nas będzie uczyła, rozdział pierwszy. Tak, to proszę, wybierzemy nie scenariusz, tylko kampanię. Jest jedna gwiazdka, wielkie równiny, ale zaraz zobaczycie, że... Gra nam nie pozwala tutaj na jakiś szczególny wybór, nie mamy konkurentów, którzy będą istotni. Jest jeszcze sieć kolejowa realistyczna, nierealistyczna. I did an evaluation of the contenders and I am the best choice. Jest tutaj dużo gadania, które jest gadaniem z zaangażowanymi aktorami głosowymi, więc czujemy jakiś budżet. Let's go. Time is money. Rozumiem, że tu będziemy mieć jakieś perki, zależnie od tego, co wybierzemy. Ogarnijmy tutorial, czyli poradnik i zobaczymy, co się podzieje. In 1863, on the banks of the Missouri River, the last chapter in the monumental undertaking of the Transcontinental Railroad began. The workers of the Union Pacific Railroad began laying their tracks westward from Omaha through the wild heart of the North American continent. Massive challenges awaited them. Away from all civilization, the country was vast, the weather ruthless, and the challenges tremendously energy-sapping. But there was a masterstroke of modern engineering to be accomplished, to tame the wilderness and to conquer it with steel, fire, and steam. Never before had anything like this been ventured, but the time was ripe. Greetings. Okay. My name is Thomas Clark Durand. Exactly, the head of Union Pacific. We will go down in history as the ones who created the Transcontinental Railroad. And that, my friend, is your job as chief engineer. I can't supervise everything here on site right now, as I have to meet with some politicians in Washington. Mogę już gadać? First, you should familiarize yourself with the basic controls. Move the camera in all directions. Now test the camera's zoom function. Jak ona potrzeby tego materiału, bo to w sumie jest takie ten... Czy możemy gadanie wyłączyć? Ogólna głośność komentarzy. Rozumiem, że komentarze to jest właśnie to, co te ludziki gadają. I sobie ich tutaj wywalimy, bo rozumiemy, że bardzo słodkie i kochane są te wszystkie... Więc wiadomo, nie? Wsadem operujemy, robimy takie rzeczy i tak dalej.
Więc to chcemy sprawdzić. Jak wygląda całe modelowanie tej tutaj sieci kolejowej? Wstępnie wydawało mi się bardzo przyjemne, bo to zawsze jest pytanie, czy na przykład to, że pociąg jedzie 2 lata ze stacji A do B ma jakiś sens, tak? Tutorial, ponieważ mówię, ten 12 minut mam za sobą, uczy nas tego, jak się buduje kolej. Tu jest kilka ciekawych w ogóle zabieg, więc tak, musimy połączyć Norfolk, tak, z... wyleciało mi to w tym momencie, ale drugim miastem, które jest tutaj gdzieś na południu i, nie, i z Omahą, i to jest gdzieś tutaj, tak? Więc menu budowanka. Dobre pytanie, czy to będzie się jakoś rozwijało, czy to są, to są już wszystkie opcje, ale wstępnie wydaje się spoko. Ewidentnie kulturalnie pod myszkę wykorzystuje to, że jedną łapkę mamy na klawiaturze, drugą na tym drugim urządzeniu, czyli tak zwanej myszce. Więc sobie shiftem obracamy, bardzo to przyjemne. Tak. Omaha jeszcze. Nie, stację ma, dobra. No i teraz budowanie torów. Okej, tam jest w ogóle rozkminka na czacie rail versus railway. Że klimat jak w Settlersach 7. Jezu, nie grałem w te najnowsze Settlersy. Z tego co rozumiem, poprawcie mnie, mam nadzieję, że dobrze zrobiłem research, ale to są goście od Tropików, nie? W które też dużo jakoś niestety nie grałem. To jest ciekawe, co tu budują? Tak czy jak będziemy to musieli zorać. Budowa linii jest banalnie prosta. Bo sobie po prostu robimy cyk i cyk. W sensie łączymy dwa miejsca. Tak, i to zrozumiem najoptymalniejszy ten. Ogólna długość 97 mil, więc te odległości są wiarygodne. Tak, takie miasta to jest sensowna odległość między miastami. Więc sprawdzałem, czy możemy, bo tam pewnie jest dużo fanatyków systemu metrycznego, do których sam należę. Jako, że jesteśmy w Stanach, to jest zrozumiałe. Okej, są jednostki. Zostawmy dla klimatu, okej? Zobaczymy, jak ci Amerykanie z tym żyją. Czyli tak, 55 tysięcy dolarów kosztuje budowa. Jest to ładnie tutaj rozpisane, bardzo mi się to podoba. Mamy tak, tory, prace ziemne. Więc takie przeniesienie na rzeczywistość jest spoko. Tylko potem się będą działy cuda. I tak oto powstała linia kolejowa. Tworzymy pierwszy pociąg. Tu jest pierwsza rzecz, która jest, pokazuje, że gra się dużo różnie od transportów. Otóż z tego, co rozumiem, to pociąg sobie funkcjonuje w jakimś kosmicznym świecie. Znaczy... robimy tak. Pociąg istnieje tylko na papierze. Nie przyda się bez lokomotywy, więc wybieramy lokomotywę, tak? Rozumiem, że kupujemy ją. I on gdzieś sobie istnieje. To jest najciekawsza rzecz. Okay, to będę musiał zrozumieć, co się dzieje. To są jakieś... No, na razie bo personel jest w ogóle nieistotny. Tak, wyłazimy. I widzimy, że tego pociągu nigdzie nie ma. I pociąg nie istnieje bez linii kolejowej. I to są takie założenia systemu. Więc to jest zupełnie coś innego niż w transportach. To już jest spoko. I to jest system bardzo intuicyjny, tak? Omaha, Norfolk. Rozumiem, że zaklepujemy to i jest. No i pociąg się wtedy pojawia tutaj. I to jest z ciekawostki z systemem. To brzmi realistycznie, paradoksalnie, że na stacji doczepiane są odpowiednie wagony. To pasuje do realiów, bo z tego co rozumiem w ogóle, jak sobie rzucimy okiem na te linie, to stwórz linię, gdzie jest przegląd linii kolejowych? Moment. Spółka, zadania, wskazówki, porady, opcje. Omaha, Norfolk, 26 mil. Okej, to znaczy tutorial tam trwa, nie chcemy, żeby był ten. Bo w ogóle nie mogę włączyć pauzy, więc będzie zabawnie. Gra chce, żebym teraz tak. Podążmy tutorialem. Da się sprawdzić czas, jaki upływa między jednym połączeniem a drugim. Co oni tam domagają się? Wieżę zaopatrzeniową i walnąć gdzieś tu na trasie. Czyli ktoś tam mówi, czy można KM? Co to jest KM? Kilometry. Przełączymy, jak to bardzo utrudnia.
Można natomiast, jestem właśnie najgorsze, że grałem w maszynki po tym, więc podejrzewam, że maszynki inspirowały się tym. Bo tak samo w pociągu jest tryb jedź pociągiem, gdzie sobie śmigamy. Więc takie słodycze są absolutnie tutaj miłe. Jest tak samo robienie czuczu. Że tak się fachowo już wypowiem. No i widzimy, że pociąg przyjeżdża, podmiany wagony, to brzmi spoko. No i tam czasem trwa dalej oczywiście tutorial, tak? Mamy zaznaczone pole kukurydzy. Aha, fajny jest interfejs, w sensie, że on się zmodyfikuje, prawda, odpowiednio do skali. Czyli kiedy mamy daleką skalę, widzimy już pociągi i linie jako symbole, to jest super. To jest bardzo fajne. Czekaj, że maszynki wcześniej powstały. Tak? Okej. No, tutorial oczywiście chce nas nauczyć, bo będziemy tak, stworzymy tutaj jeszcze jedną stację, tak, małą stację kolejową w obrębie tego słodkiego, tej słodkiej farmy kukurydzy. Którą łączymy z, tak, tu jest Omaha, jest Omaha. Budowa toru. Można z tego, co już widzimy, bardziej precyzyjnie te odcinki budować, nie? Ale tutaj no, podejrzewam, że to będzie wynikało w późniejszej części tutorialka. Dobra, cyk, tak, 26 tysięcy dolarów, 49 mil, czyli co będzie, 75 km, coś takiego, 70-80. Zaklepujemy, tak? I co? Problem logistyczny. Tak? Czyli mieszkańcy Norfolk chcą świeżą kukurydzę. Okej, spowoduje to konflikt zrozumiałe. No i co z tego? Aha, no właśnie. Tor równoległy i sygnalizatory. Czyli oczywiste rozwiązanie. Tutaj oczywiście czekamy, aż się ludzik wypowie. Normalnie to jest czytane, jak ktoś teraz dołączył, ale uznałem, że tylko będę się irytował. Czyli co, pociąg sobie zjeżdża tutaj i łączy się z powrotem tutaj, tak? Mamy tak, mam nadzieję, że nie skopałem tego, a najwyraźniej nie. 27 mil tor boczny. No dobra, gra tak chciała, pewnie tak budują, to jest sporo. Brzmi nierealistycznie, ale okej. Okay. Zaklepuję to. I teraz jest zabawa z semaforami. Właściwie sygnalizatorami. Lepiej kupić, kto tam pytał ładnie. Kapitan Black, to trzy maszynki. To jest kompletna gra na stówę. Maszynki to wiadomo, to jest przyszłość, to wyjdzie kiedyś i będzie pewnie słodkie. Mamy dwa typy sygnalizatorów, tak? Czyli reszta pokazuje mi to, jak to mogę robić. Mamy tak, oczywiście. Możemy zmieniać ich kierunek. Co więcej, jest sygnał zatrzymania, jest sygnalizator kierunkowy i kierunek. Czy najpierw tak? Muszę do końca nie rozumiem, czym jest sygnalizator zatrzymujący, ale pewnie musi być w drugą stronę, czy coś takiego. Pociąg musi jechać w tę stronę tu. W tę stronę, w drugą stronę. Na moment. Otwórz tryb budowy. Umieść sygnał, tak, jest sygnał zaznaczony. Wskazując kierunek zwrotnicy. Jak wiadomo tu. To jest zablokowany, tak? Moment. Boję się, że to jest jakiś hashtag zlamione. Najgorsze, że robiłem ten tutorial, było dobrze. Tu pociąg się porusza w tym kierunku. Tu się porusza w drugim.
Teraz tylko nie chcemy, żeby jak ktoś tu wjechał z tej strony. Okej. Okay. Jest dokładnie odwrotnie jak chciałem. Aha, dobra, rozumiem. Jest dokładnie, dobra, naprawimy to i będzie. Czyli de facto ten sygnalizator jest bez sensu. Problem jest tutaj, nie? Ale gra sama zasugerowałaby to zrobić. Żeby dać jeszcze przed rozjazdem. No tak. Tylko cały czas sugerują to miejsce. Moment, moment, moment. Posprzątajmy się. Można to wszystko jeszcze raz. Posuwajmy i zróbmy tak, jak gra chcieć. Tak? Czyli tutaj dajemy sygnalizator, który przy okazji... moment. Ej, zwariuję. Moment. Jest kierunek dobry. To jest złe. Ej, nie serio, są tu specy, bo ten tutorial jest spoko, ale mam z nim duży problem w tym momencie. Intuicyjnie rozumiem, o co chodzi, nie? Tworzymy jeden tor, tak? Jeden tor w tym kierunku, drugi tor w tym kierunku, plus ustalamy tylko ten. Gra chce, żeby go myśleć tutaj. Ewidentnie jest tutaj. Rozumiem, że jest źle. Mamy sygnator, tak, jest... Zatrzymuje ruch z tej strony, puszcza w tę stronę. Tak, w drugą stronę jest ten, tylko tu spotkamy się z problemem tej natury z kolei, że no mamy ten konfliktowy obszar tu. Teraz zbudowanie sygnałów kierunkowych. Obejrzyjmy filmik. Trzeba dać go później, żeby stąd widzieli. Chyba to będzie teraz intuicyjne, tak? Dobra. Mam nadzieję, że to jest ta różnica. Czyli usuwamy stąd ten, usuwamy tego tu. Gra ewidentnie chce, żeby tutaj był blokujący w tę stronę ruch. Okej, dobra. Okej, o to chodziło. Czyli musi być tak, żeby był widoczny z punktu widzenia tego rozjazdu. Tak, wjeżdża tu, tutaj widzisz, że nie można, kieruj się na ten tor, tu jest analogicznie i okej. Chyba mamy to. No i teraz wszystko powinno śmigać. Na, tutaj jest pociąg. Następny pociąg. Omaha, Norfolk, proszę wyśrodkować. Nie podoba mi się, że ten pociąg nagle... A, dobra, zawraca. Jest zawracanie z tego, co widzimy właśnie w miejscu, więc nie wiem, jak się to fani zapatrują. Rozumiem, że nie ma pośpiechu z czasem, więc zobaczmy, co się śmiga. Bardzo ładnie jest dym, tak a propos. Co tam, Formek, że dużo ludzi. Nie, no tak, to solitarny czat. Dobra, tak, widzi ten cały... To jest w sumie intuicyjne, bardzo mi się to podoba. Jak się zajarzy, co mi zajęło 10 minut, to no, będzie to działało. Dobra, zgodnie z planem, cyk. Nie wiem, czy na tej drugiej swoją drogą wjeżdżę, ale mam nadzieję, że pociągi dadzą radę. Dobra, pan. Przygotowujemy nowy pociąg, co? Dodajemy lokomotywę, jest na szczęście niezbyt duży wybór. Nową linię kolejową.
Dobra. Omaha, Norfolk i wszyscy chcą kukurydzę. Czyli idziemy tu, kukurydza i Filadelfia na końcu. I z powrotem, no zgadza się, tak? Linia wygląda tak, jakbyśmy chcieli. Jest to ok. I zobaczmy, gdzie się pojawia ten pociąg, bo widzimy, że on jest w chmurze. I nagle pociąg się pojawia, jest tutaj, dobra. Zmień nazwę. Żeby jakoś kojarzyć, o co chodzi. To jest ta słynna popcornowa. Tam lokomotywy się zużywają, muszą być konserwowane. Jeden budynek naprawczy. Tak, no i mówię, to jest ta mechanika, ona się wydaje logiczna, że na stacji dostajemy ten. Dostajemy odpowiednie zestaw wagonów. I teraz tak, przy wylocie ze stacji jest... semafor. Teraz, czy to ma sens, żeby on tak bardzo czekał tutaj? Mi się wydaje, że tak nie do końca. Ale to jest tutorial, nie? Dobra. Gra chce, żeby zrobić budynek naprawczy tymczasem. Tu jest moduł, który się nazywa rozwój stacji, tak? Klikamy sobie na stację, to możemy co? Postaw budynek naprawczy, powiększ stację i listę pociągów sprawdzić. Więc mała stacja, 63, czyli ile lat temu? A w tym tegoroczna, super. Do tego budynek naprawczy i budynek naprawczy sobie tu funkcjonuje. Kto to jest, kam będzie z Emilem? Nie wiem. Jak będzie chętny, to bardzo chętnie w sumie. Okej, okay. No i to jest chyba część takiego totalnego prowadzenia za rączkę, czy część, gdzie prowadzą nas za rączkę, totalnie mamy za sobą. A my mamy tutaj kwestiory, tak? I jedziemy. Teraz zaczyna się prawdziwa wojna. Połącz Omaha i North Platte. No to brzmi totalnie banalnie. Oprócz tego, że trzeba będzie znaleźć ten. Tu jest Omaha. No myślę, że North Platte będzie gdzieś na północy. Tu jest Fargo, Bismarck, Pierre. Czy jest w ogóle wyszukiwarka miejscowości, zadania, spółka, lista, lista miast. I to jest fajny interfejs, bo tak pewnie bym nigdy tego nie znalazł. Ok, North Platte jest tu. Omaha jest tu. Zobaczmy. No intuicyjnie zrobić totalnie nową linię. Ale dobra, zobaczmy na wszystkie zadania. Pauzy nie ma, tak? Ok, wyłączyłem pauzę. Może uda się upiec kilka pieczeń na jednym ogniu. Bydło do Denver, miasto do Cheyenne, połącz 15 tysięcy ludzi. Tylko to mamy do roku 68 i to się da zrobić, doprowadzi do wzrostu populacji do poziomu 30 tysięcy w Cheyenne. Czyli rozumiemy, że nasze funkcjonowanie oczywiście wpływa na rozwój lokalnej infrastruktury miast i tak dalej. No to dobra, pierwsze Omaha i North Platte, wydaje się, że to będzie złoty biznes. No bo co takie miasto ma do roboty, taka bieda tak naprawdę. No nic, tak? Więc bierzemy mało linię kolejowo, wyobracamy to tak, żeby mi ta bieda miała wygodnie. No i poprowadzimy linię jak? Mamy po drodze jakąś farmę, mleczarnię. I teraz pytanie, czy możemy tu dorzucić po prostu drugi tor. Czyli cyk, klikamy, żegnamy się z tym. Powiększ stację. Liczba torów 60 tysięcy złotych.
jest drugi tor. Tak. I to jest ten tor, któremu sugerujemy po prostu, by... Zahaczymy o te miejscowości. Moment. Jak się ten... Jeszcze raz. Budujemy tory. Zaczyna się wyzwanie teraz interfejsu słynne. Jeszcze raz. Jezu, okej, tam była jakaś niezła akcja. Nie. Chcemy... Anuluj tamto. Tak, to jest najważniejsze, że nie klepnęliśmy tego dziadostwa. Jeszcze raz, budowa toru. Stąd. O Boże, moment. Rozumiem, że nas śmietnik. Okej. Czy tak działa interfejs? Czy tak, chcemy zahaczyć oczywiście o farmę. Koło mleczarni też przejechać na przyszłość. Widzę, że tak zahaczymy o tą farmę, że farma nam nie pozwala na budowę. Czyli tak, anulować odcinek jeszcze raz. Czy pociągi mogą się zderzyć? Chyba tak, mówię, nie wiem. Niestety to jest pierwszy kontakt. Jeszcze parę tygodni będę się mógł jakoś wypowiedzieć fachowo o tej grze. Jest chmura Steam, więc mogę testować w normalnych warunkach. Strasznie mi się nie podoba. Zrobię taki ostry zakręt tutaj. Pojedziemy tak, tędy. Zakładam, że tą mleczarnię będzie warto potem jakoś wytegować, wyeksploatować. Tak, po drodze mamy też jakieś pola uprawne. Okej, okay, trochę ten. To jak się cofa krok? Zmieni wysokość, zakończ planowanie. Prawym? Jakbym chciał... Okej, mogę ten. I stąd już wjeżdżamy na pełnym do Nordplateau. No i wydaje się to super. Koszt 145 tysięcy, pochłonie wszystko. Tak. Otrzymano premię. No ale dostałem premię od... Tak, od kogo? W ciągu ostatnich kilku dni robotnicy z Union Pacific, czyli Południk Setny, Kamil Minowy zapewnił prawo do kontynuowania przez serce kontynentu. Znani politycy odwiedzili miejsce prac, złodzieje coraz głupsi. Super, dostaliśmy grant. Tak działa wolny rynek. Dorzucamy w takim wypadku nowy pociąg. Tak? Nie ma zbyt dużego wyboru. I ty, szanowny pociągu, masz kursować na linii Omaha. Nordplateau. 95 dni trwa podróż. Nie wiem, czy to jest zgodne z realiami. Miejmy nadzieję, że tak. I uwaga. Zobaczmy to. Dlaczego nie ma kamerki? Mam dzisiaj straszny bajzel. Okay, dzisiaj niestety jest bezkamerkowa. ...95 dni, czy 2 lipiec. To jest oszustwo. Powinien pojechać gdzieś w październiku, nie? Sprawdźmy to. Czekaj, zacząć ten Flying Skyline. Już patrzę, przepraszam. Nie przeczytam. Nie, byłem pochłonięty. Już sprawdzam opinię. Nie przecież łączyć Omachy z Nordplateau. Przedłuż nie z Norfolk. A rozumiem, spoko, ale wiesz, no stać mnie, nie? Osobne połączenie, szybsze połączenie. No trochę oszustwo, ale podoba mi się skala. Dojedziemy spokojnie przez tym w lipcu jeszcze.
Co tu się dzieje? Zamieszki w Nowym Jorku. Kogo to obchodzi? Nie, polityka. I co, zaliczyło mi to? Zobaczmy, zadania. Jest. I teraz Chayen. Gdzie jest Chayen? Dziękuję Bogu za to, że jest lista miast. Czyli stąd poleci osobna linia z Norfolku. Która wbije do Nord Plateau, zahaczy o to pole i chętam. Oczywiście można by zrobić taką hardkorową linię, ale warto by było połączyć tych cyrkowców. Tylko najpierw było przestawić tę stację tutaj. A, trudno zakręcić ten pociąg. Jezu, kultura dał pytań, który pociąg najlepszy. Każde są inne. Szczerze to nie jest tak, żebym... Nie mogę powiedzieć teraz przynajmniej, żeby coś wybrać. Czy na stówę ten... Czy na stówę... zaraz, tam jest ten cały transport Fever, nie? On jest taki sobie niestety, bo widzimy, że maszynki są gameplayowo przemyślane i za te parę lat, za kolejne 10, kiedy nasz kochany Czechosłowak dokończy, to został mu teraz sam content, nie? Więc gra już jest przyjemna i mechanika ma pomysłową. Transport Fever jest niestety chaosem troszeczkę. Bardzo się miło robi linie i w ogóle, ale tam przede wszystkim nie ma wyzwania, nie ma sztucznej inteligencji. I to czuć, że to jest taki bardziej budowanie pociągów samemu z sobą. Jakby są transport Fevera, no można wziąć za parę złotych, bo tam miły jest ten model, ten, ale czuć biedą. Czuć, że tam to jest wartość stoku. To jest wysokiej jakości produkt. Widzimy, że tutaj ktoś te domki wymodelował, to jest nakład pracy, jest przemyślana kampania i tak dalej. No i dobrze rokują maszynki po prostu. Dobra, to trzeba będzie to połączyć, tak? Bo jeszcze zobaczmy, jak tam czasowo stoimy. Bo czas jest, rozumiem, że tutaj ciężko będzie przegrać, aż nie takie już się zdarzało. Bydła do Denver. Chayen, Denver nie mamy jeszcze w zasięgu. No dobra, połączmy to z Chayen. Wydaje mi się, że tak. W ogóle fajny jest krajobraz. Bardzo mi się podoba krajobraz w tych mapach. To, że góry to góry, a nie jakaś tam stokowa mapka z edytora mapek. Miasta wyglądają ładnie. Tu art style i model tego świata jest super. Premia za połączenie wygasa. Kiedy? 15 lutego 1973? 1973. Jest to dobra, mamy 100 lat. Super. Dobra, to stację sobie cyk. Mała stacja kolejowa. Tak, w sumie idzie. Przez góry będziemy jechać. Tu jest ten cały John Denver. I tu jest drewno, gdzieś tu jest bydło w pobliżu. Tu jest bydło, można temu Denverowi coś przywieźć. I teraz tak, co ciekawe, co znaczy ten symbol jedynka? Czy miasto jest na pierwszym poziomie rozwoju? Czy można wejść do pociągu? Tak. Znaczy jest kamera z pociągu, jak ktoś o to pyta. Interfejs przyjemny, prawda? Mamy dwa style interfejsów. Jest interfejs, który jest hehehany i przyjemny, ten jest przyjemny. Ale no, też może się okazać, że różne rzeczy mogą wyjść. Dobra, i co? Tu chyba istotna jest też skala przy budowaniu, bo to jest, jak się wydaje, że oddalę na maksa, ale jako przecież pociąg od razu wykręci, tak? O. I stąd to jakaś kopalnia. Zahaczymy o nią. Ach, kliknąłem prawym i anulowało wszystko. Ciekawe, wracamy, mamy to ostatnie połączenie. Tak? 120, prace ziemne, bo tu troszkę rozkopujemy. Czy warto zaoszczędzić 40 tysięcy złotych w dolarach? No, mi się wydaje, że warto. Teraz od razu się przyzwyczajmy. Jak na przykład cofnąć ten... Okej, tak. Czyli tutaj prace ziemne 8 i tu zaczynają się jajka. Tak? Okej, teraz nie ora tej ziemi tak przerażająco straszliwie. I zaoszczędziliśmy... Okej, tutaj coś strasznie chce. No tak, pociąg nie może oczywiście ciągnąć. Jak pokluczymy, to zaoszczędzimy... Niedużo, dobra, lepiej już rozkopać to. No
A, 2000 dolarów, nie ma co. Niech tutaj w tej depresji sobie jadą, tak? Będzie jakaś taka... Takie podniesienie. No i spoko. Oj, premia. Oczywiście zoptymalizujemy tą trasę, bo nie chcieli, żeby połączyć... Co ten gość w ogóle? Policja właśnie nie działa na nerwy. Chayan jest małtwym miasteczkiem. Ta fabuła jest spoko. Bo to takiemu młodemu człowiekowi w moim wieku tłumaczy, jak działa ekonomia. Prawda? Bo tutaj polityk, prawda? Nie tylko klewki i rozrzucanie zboża na torach, ale też jakieś tam wizja rozwoju kraju. Dobra, to oczywiście jest czytane, jak ktoś dołączył, tylko wyłączyliśmy głosy, bo tylko bym się irytował i frustrował. Wybierz Chayan i zobacz, czego potrzebują mieszkańcy. Informacje o mieście. Pasażerowie 7, poczta ten, jasne. Towary eksportowane. Wymagany poziom, miasta mają poziomy. No i Chayan, rok produkcji. Okay. No dobra, ale czego to potrzebuje? A, tutaj jest osobne menu jeszcze. Co tam, że pasek zasłania interfejs, prawda? Dziękuję za spostrzeżenie. Damy go tak, ok. Wykorzystanie trasy zerowe. Lubię, jak są wykresy w grach. No i co my tu się dowiadujemy? Zapotrzebowanie na ziarno, kukurydzę, drzewo, tak? I to jest tak, towary w mieście. Tygodniowe zapotrzebowanie, jakie jest. Fajne to jest, ej! To jest dobre, to jest ok. Jest logika w tej grze. Czekaj, co tam Flying pisał? Nie, no sorry, sorry, no już, przepraszam. No wiesz, jak to jest. Nitek w ogóle jest. Dzień dobry, panie Nitku. Czy po co dużo torów, jak może jeden główny? Mam naleciałości z transportów. To mówię, to jest tutorial tam Flying. Wiadomo, że to będzie zrypane w moim wydaniu, ale na razie porobimy to, jak jest. Tygodniowa produkcja. Czyli to jest stan towarów w mieście. Ok. Jest zapotrzebowanie na piwo. 0,2 czegoś tam. Podoba mi się to. Bardzo mi się to podoba. Ta gra. Ona nie ma w ogóle złych recenzji, z tego co rozumiem. Tak sobie jeszcze zróbmy taki tutaj przerywnik. Tak? Bardzo pozytywne. Stream w ogóle Kalipso jest też tutaj. Jest jak na Facebooku te okienka latają. Ja w ogóle grę kupiłem za to jest na tej promocji, tak? Bo normalnie kosztuje 180 zł. O, patrzcie, moskit chce. Nie dla moskita. Rakicu też chce, to co mogą sobie chcieć. Pieniądze trzeba wydać. Jay też chce. Fajnie, Jay. Fajnie, mam jakby co. Pokażę ci, jak przyjdziesz do mnie. Grajowy ma, Graba, Soushibo, Nitek ma. Fajnie. Coś mówię, że 110 kosztuje. Tak? No, mi się tym poduje... Chyba wszyscy są zadowoleni, tak? Polacy co napisali, zobaczmy. I że dodatki warto zainwestować. A pro, odradza ktoś, dwegnawsza. Cały czas waham się, jak rozumiecie grę. Na początku wzbudziła zachwyt, absolutnie jest tak. Po kilkunastu godzinach przychodzą jednak refleksje i pewne ale. Brak ciągłości. Wszystkie scenariusze, nawet sandbox, są w określonym przedziale czasowym. Nie ma różnic między lokomotywami. Pierwsze modele wolniejsze, bla, bla, bla. Ograniczenie do 8 wagonów maksymalnie jest, na przykład czytamy. Różnica między siłą pociągową niezauważalna. Oszukujące AI. Pędzące bez celu po jednym torze pociągi. Spółki mają za dużo kasy. Są wąty. To jest spoko komentarz. Podoba mi się. System...
I że po 4-5 tygodniach mechanika ten. Czyli są krytyczne decyzje. Bardzo mi się to podoba. Zobaczymy, czy do tego dojdziemy. A tymczasem robimy tutorial. I co? Firma zajmująca się produkcją drewna, uprawą pszenicy, linia kolejowa. Czyli potrzebujemy drewna, uprawa... No, a, dobra, to jest taki tutorial za rączkę, nie? Więc zróbmy go. To jest tak, czy można zwiększyć zasięg? Mamy tak. Tu firma, która robi drewno. Czy trzeba zrobić kilka stacji? Prawdopodobnie tak. Jedna stacja tutaj. Pszenic. Mam nadzieję, że dobrze to wykombinowałem. Zaraz się okaże. Tak, bo stąd łączymy tor tu. 14 razy 7 tysięcy, jasne. I cyk do miasta. Za 47 tysięcy złotych. A w ogóle gdzie jest tam Flying SK? Jak to by się podoba, Flying? To teraz tak, dorzucamy lokomotywę. Nie, zaraz, zaraz, chcę nową, tak? Teraz, czyli stworzę linię, tak? Tworzymy linię, która operuje tak. Moment, 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 moment. Stwórz linię kolejową. Nie chcę Omaha North. Mam jakieś problemy z interfejsem cały czas. Następny pociąg. Pociągi mnie nie interesują. Chcę teraz stworzyć totalnie niezależną linię kolejową. Więc klikam na stworzenie linii kolejowej. Mam nadzieję, że to nie jest jakaś linia istniejąca, ale wygląda... Nie, zaraz. Poprzedni pociąg. Ej, mam serio teraz problem z interfejsem. Bo nagle mi wyskakuje, rozumiem, tamta linia, która sobie śmiga. Może muszę kliknąć na przykład na Cheyenne czy coś? O! W ogóle KP lepszy gra też na konsolach. Gdzie jest tam ten Flying SK? Nie mogę stworzyć nowego pociągu. Bo jak rozumiem, od razu mi tutaj... Może jakiś limit pociągów? No to by w ogóle brzmiało teraz ciekawie. Chcę po prostu... Bo tak, kupię teraz lokomotywę, tak? To będzie chciało zastąpić tę istniejącą. Więc to nie ma ten. Chcę stworzyć nową linię. Teraz wybrało linię Norfolk ten, tak? Jak usunę, to usunę pewnie tę linię. Tak, bo wyświetla mi teraz tak, no teraz nagle operuję na tej linii. Teraz, skopię linię kolejową, wstaw linię kolejową. Ej. Czy jak ktoś jest ze mną? Czekaj, przygotuj linię, stwórz linię kolejową. Okej, dobra, tutaj trzeba było ktoś pociąg i stworzyć linię kolejową. I tak. Brown Preserve. Coke Chipping. Cheyenne. No i w sumie możesz się tu zatrzymać. Nie, nie ma sensu. I potem wracasz tam i ten.
Linia kolejowa to jest to całe Brown Preserve Chain. Kupujemy. Ciekawe teraz, co będzie, jak będzie wpływać ten inżynier i reszta. No i rozumiem, jest, tak? A co to jest? Brakujące wyposażenie. Co to znaczy? Lokomotywa zwolniła. Dodajmy ten taki cyrk tutaj. Pod postacią. Bierzesz zaopatrzenie. Na tej trasie brzmi to sensownie. Bo chyba o to chodzi z powodu braku zaopatrzenia. Że nie ma kół. Nie ma torów. A zobaczmy, jak śmiga ta linia. Zaraz. Ty, to jest długa linia. To jest kawał długiej linii. Tak, są na osobnym torze. Nie będą się kłócić. Dostarczają temu biednemu miastu. Ciekawe, jak się będzie rozwijało. A my zobaczmy na następne zadanie. 16 ładunków towaru bydło do miasta Denver. I mięso do Cheyenne. Łączymy ludzi. Super connecting people. Jakie to miasto? Denver? Ciekawe, czy jest realistycznie na północy. Okej, okay. Na szczęście, jak ktoś nie ma dobrego pola widzenia, jest dla niego tutaj specjalny tryb, czyli lista miast. Okej, okay. Denver jest tutaj. Czy to jest w pobliżu czegokolwiek istniejącego? No jest. Czyli rozumiem, o co chodzi. Żeby rozwinąć tę linię i dowozić jeszcze, gdzie te krowy tu były. Tu były gdzieś krowy. I wiem, że niestety były na stówę tutaj, po drodze przyjeżdżaliśmy przez tę jakąś krową farmę. Ale okej, tu są kolejne krowy. To brzmi dużo ciekawiej, żeby stąd dowozić. Takie flying coś tam pisze w ogóle. Czytam, co on pisze. Dobra, czytam to, co napisał Flying, że gra jest świetna, więc nie będę wam nawet streszczał. I zrobimy questy jeszcze. Połączone. Bydło do Denver. To są opcjonalne w ogóle zadania, tak? Czy w sumie wszystko zrobiliśmy? Możemy się teraz tylko pobawić na tym scenariuszu. Czy wiadomo, to na razie tak, jesteśmy na etapie zabawy dziecięce. To zróbmy tak, zróbmy tutaj oficjalną stację w Denverowni. Niech mają. No. Biedaki. Tak. Co jest Denver? Co ty tak nie chcesz? Żeby pieniądze się skończyły? Nie, hajs jest. Okej. Okay. Można tutaj w ogóle wzryć to Denver, żeby... Nie chcę za bardzo zniszczyć infrastruktury miasta, no ale nie mam wyjścia niestety. Co to widzę, że miasto idzie na rękę tak samo jak, nie wiem, jak Kraków. Że dla dewelopera to wysiedlą matkę z dzieckiem. Słodkie. Ach, kąt prosty akurat. Powinien się pod innym kątem. Dobra, zrobię sobie fantazję, nazywa się Denver. Tak, zaczniemy od krów. Potem pole kukurydzy. Cykl łączymy. Stać mnie. I zobaczmy stąd. Super. Super. Budowanie podoba mi się. Bo możemy sobie wszystko zaplanować, są jasno podane koszty. To jest fajne. I co? Czy warto, są teraz te rozkminy, czy warto przedłużyć linię z Denver do Cheyenne?
Czy dodać nową lokomotywę? Wow, pomogę, jeśli coś tam, coś tam. Czy teraz klikamy co? Stwórz linię kolejową. Nowy pociąg. To są pociągi. To jest to. Brown, Sugar, coś tam, Cheyenne. I teraz klikamy na... Zwiększa długość trasy. Jasne, dziękuję. Nowe połączenia. Super. Sklonuj pociąg. Zarządzaj pociągiem. I to nie jest stwórz linię kolejową. To jest tak naprawdę zarządzaj linią kolejową, z tego co widzimy. Wiesz, tutaj możemy... Dorzucimy do tym, żeby... No trudno, no, to jest bieda. Dorzucimy Denver do listy. Jakbym chciał dodać... Czy wstaw, nie, to jest wstaw miasto? Nie, Jezu, nie, cofnij. Edytuj stację. Chciałbym dorzucić Denver. No i czemu nie mogę dorzucić... Czy... Tak, tak, dobrze mówię, no. Bo rozumiem, o co chodzi, nie? Że jedzie tu, cyk, Denver. No i nagle... Edytuj stację. Są jakieś parametry bardziej właściwe. No ale chciałbym dorzucić Denver. No i ktoś na przykład wie, czemu... Zapisz i wyjdź. Skopiuj linię, wstaw linię kolejową. Jesteśmy w Cheyenne i chciałbym teraz... O, przez chwilę mignęło Denver. I to jest... Nie wiem, okej. Kliknij stację... Aha. No widzisz, jak klikam stację tak samo, tu jest tor. Widzisz, tutaj mam podkreślony zupełnie ten obszar stacji. Tutaj nie ma, tak? Chciałbym powiedzieć, że interfejs jest jednak... No co jest, dodaj stację. Tutaj nie ma z tym problemu, tak? Stacja jest podświetlona. Tory są, tak? Czy jest jakiś, gdzie jest ten Flying SK? Dlaczegoż to nagle nie działa? Czy nie mogę złapać i przesunąć tego zielonego okręgu na Denver? Nie wiem, dwa razy teraz Cheyenne. Edytuj stację. Usuń stację. Może parę dni temu chwaliłem ten interfejs. Parę dni w grze. Tak, no jest słodki, ale widzicie to, to jest jakieś totalnie nagle dziwne, tak? Dlaczego nie mogę nagle rozszerzyć tej linii kolejowej? Nie wiem, no kliknę na Denver. Stwórz linię, zarządzaj, może zarządzaj pociągiem, to jest sam pociąg. Stwórz linię, to jest zarządzanie linią, tak? Chyba, że jednak nie mam racji, trzeba gdzieś tu poklikać, nie wiem, no, spółka, badania, parowozownia, zadania, wskazówki i porady, opcje, to teraz to pod escape'em. Sklonuj pociąg, zarządzaj pociągiem. Stwórz linię, to jest zarządzaj linią. Żeby stworzyć nową linię, trzeba dać chyba nowy pociąg i stworzyć linię kolejową. Trochę te tłumaczenie też tak myli. To może usuń Cheyenne, dodaj, ale nie mogę w ogóle wybrać. Co to jest pociąg w ogóle? Jezu, brakuje im tego, tak? To tutaj naprawy masz tutaj wieżę zaopatrzenia na 30 tysięcy złotych. Więc jeszcze raz. Jesteśmy w świecie, rozumiem, pociągów. Przygotuj linię kolejową. I to jest, przygotuj, to jest stwórz linię kolejową. Tak? A! Natomiast... To jest nowa linia kolejowa. Nagle tutaj mamy to wszystko. Tak? Widzimy, są podświetlone. Ale...
kiedy mamy... Klikam tu. Jest moment. Nagle poznikały linie kolejowe. Jeszcze raz. Jest pociąg, tak? Brown Preserve Cheyenne. I klikam, mam ten pociąg. I widzimy ten. I chcę do niego tylko dorzucić mu Denver. Że tory są źle podpięte do Cheyenne. Tak? Sprawdźmy. Tak? Sprawdzam krok po kroku. Tutaj jest nawet jakiś kurcze wiadukt nad... Okej, dobra. Zaprojektowałem, jak zaprojektowałem. Okej, dobra. Dobra. Faktycznie. Znaleźliśmy to rozwiązanie zagadki. Mianowicie, tory były złe. Tak? Jest podwójny ten. Mamy to. I teraz zobaczmy. Czyli klikam na pociąg, żeby nie było wątpliwości. Dobra, czyli błąd był poniekąd mój. I teraz możemy śmiało po Cheyenne dodać, tak, jest, Denver. Z Denver wracasz do Cheyenne oczywiście, żeby ludzi dowieźć. I tutaj jest centrum zaopatrzenia. Zaklepujemy zmiany. Uhu! Jezu, sukces. Czy często jeżdżę pociągami? Nie, do Warszawy przeważnie. Okej, rozwiązaliśmy, 15 minut jest. I co tu mamy? Aha, to dział badań, tak? I tu możemy prowadzić rozwój. Pociągi ekspresowe. Dragon, teraz czym się płaci? Punkty innowacji. No fajnie. Ale my tu chcemy zmasterować cały ten scenariusz. Czyli bydło do Denver. A, bydło do Denver to będzie oczywiście kolejny... Dobra, to zapłaćmy, żeby złożymy jakąś tą hardkorową lokomotywę. Tak, w czym jest lepsza? 40 mil... Czekaj, najpierw trzeba odblokować 3 więcej innowacji. No spoko. Okej, za miesiąc odblokujemy to. Albo wagon. Ułatwia pracę personelu. Zwiększa premię dla pracowników. Znajdźcie mnie po prostu. Jestem ten. Okej, fajne. I teraz nowa linia. Czyli tak, żeby stworzyć nową linię. Trzeba pozamykać to wszystko, żeby się nie myliło, tak? Nowy pociąg. Przygotuj linię kolejową i to jest nowa linia. Jedziesz tak. Czy wiadomo, można by to podciągnąć na opartego, ale... Robinson Preserve, czyli Kelly Ranch, Robinson Preserve i Denver. Dobrze. I teraz zarządzaj pociągiem, którego nie ma. Tak to było. Nie, zaraz. Tak, Kelly Ranch, Denver. Tak. Dodajemy lokomotywę. A nie mamy tej nowej, bo jeszcze jest bieda. Chyba, że jest już nowa, bo doszły punkty badań. Nie doszły, okej, trudno. Czyli jeszcze raz, dodajemy zwykłą, tandetną lokomotywę. I się pojawia i wszystko gra. No dobra, jest. I dajemy oczywiście na linii jeszcze ten cały, ten całą wieżę zaopatrzeniową. Dobra, i teraz tak, pociąg ma wątpy, bo tu oczywiście jest drugi pociąg i się boją, że się zderzą, dlatego damy mu tu sygnalizator.
I tu też sygnalizator, żeby sobie nie wjeżdżali na stacji. Tak mi się przynajmniej wydają. Też wydawało mi się, że nie powinny sobie wjeżdżać, no ale... I on cały czas stoi. A, bo była pauza, może dlatego stał, kurde. Dobra, nieważne. Jestem pyta, kiedy skam. Zaraz zrobimy tutaj przerwę w takim razie. Mamy już dosyć długi blok poświęcony tym pociągom. Zobaczmy przede wszystkim, czy jak dowiozę to bydło, tak? Pytanie, czy lepiej byłoby ten pociąg puścić tutaj, czy wrzucić więcej lokomotyw? No. Zadanie wykonane, tak? Jeszcze Omaha i Hot Springs. Czyli góry skaliste. Bydło do Denver, towar do Cheyenne, mięso jedzie. Zobaczmy, gdzie jest w takim razie Hot Springs. Jeszcze mapa przepływów towarów. Fajne. A, B, C, D, E, F, G. Jeszcze raz. Rock Springs. Ok, dobra. Byłby pierwszy fail. Gdzie to jest? O, to będzie Das Adventure. Tak, widzimy, do czego to zmierza. Stworzyć wielką linię łączącą Omaha, to jesteś tutaj? Nie, Norfolk. Czyli tu jest Omaha. Czyli bydle by wyjeżdżało stąd. Zapierdzielałoby aż tutaj. Przez Cheyenne. I tu są Hot Springsy. Zagadka oczywiście mówi, jak ominąć góry. Czy pyta właściwie, tak? Zobaczmy, co na to zadanie budowa toru, że tor tutaj, załóżmy, wyjeżdżamy stąd. No zaraz, czemu nie mogę płynnie? Okej, załóżmy, że tak, stąd. To zwariuje. Rozumiem, że... Okej, teraz mogę tu podpiąć. I zobaczmy, jakie byłyby koszty po prostu na Hama walnięcia się do Hot Springsów. A, przez góry ciężko. Chociaż nie, proszę. 2 miliony złotych. Proszę mi pokazać, jak to będzie wyglądało. Jest absolutnie rewelacyjny tunel. Nie jest tunel, to jest rozkopanie całych gór. Piękne. Podoba mi się to. Jeszcze nas nie stać. Bo tak jeszcze przez tego Kacpera można by jechać, albo przez te tutaj Wiesiolandy jakieś naokoło. Te Wiesiolandy są w sumie ciekawszym rozwiązaniem. Znaczy, to jest takie na Hama, nie? Ale możemy też zrobić to bardziej, większe mikro. Na razie wywalmy ten projekt. Czyli byśmy pojechali. Czy pociąg zajeżdża tutaj, tak? I stąd. Idziemy sobie tu. I mikrujemy między szczytami jakoś. Moment, cofnijmy to tu. Fajne. Tu, jaki jest koszt? Już prawie milion, taki elegancki tunel. Tak, jak tunel pójdzie tak, no to potem jest już cyk łatwiuszko. Poprawiam dostępną przestrzeń. W sensie? To jest pytanie o mapy. Nie wiem nic. Mówię, to jest tutorial dla dzieci. Ja, dobra. Spójrzmy prawdzie w oczy. Trzeba jechać przez tego Kacpera. Przez tę Biedolandię. To jest jakaś plantacja bawełny. Znaczy, to jest bawełna? W tych czasach, tak, to jest bardzo przyjemna, bardzo przyjemny biznes, można powiedzieć. W sensie, że jest świeże powietrze i tak dalej. Taka ciekawostka.
Na pewno zahaczymy o plantację bawełny. Potem mamy, co tu produkuje Elliot? Glinę. I do Rock Springsów. Ktoś pyta, czemu nie widać pracowników. Nie, to nie jest taki wysoki poziom detali, tak? Bo tak samo tutaj mamy. To jest druga plantacja. Tu jest, tu kukurydzę mamy, tak? A słychać, że pracują chyba. Może nie było okresu zbiorów, no. Nie wiem, przyjemne. Słuchajcie, bo tak się nam przedłuża materiał, czyli zmulanie w tym tutorialu. Oddzwonimy do pana definitywnie, bo jest bardzo poczciwa gierka. I zobaczymy, jak ten, jak to będzie jakiś Devil Master już interfejsu. O, można nazywać, można. Chmury trafiają do, czy save'y trafiają do chmury. Elegancko, ładny ten. Menu główne. Zapisuje samo. Jest dodatek Nowy Meksyk, tak, za 50 zł. Ale jest to definitywnie, czy pomijając tę tutaj krytykę już takich prosów, tak, po wielu godzinach, na razie jest warte, wydaje się warte swoich pieniędzy, bo jest po prostu miłe, dopracowane, czuć, że to jest produkt skończony, ma wsparcie, tu widzimy, jak ktoś tam w Steam Workshopa, jeszcze tylko szybki rzut okiem na, źle kliknąłem. Czy szanuje nasz dysk, bo że szanuje nasz czas i pliki są w chmurze, to jest super. 10 giga, jest to, mi się wydaje, w miarę uczciwa pojemność zabierana dyskowi, całkiem spoko, z tym, że nie zapisałem. Sprawdźmy jeszcze na koniec. Mi się wydaje, że zapisałem, bo pojawił się save. Słynna zabawa, ban czy nie ban. Uwaga. Mogłem nie zapisać. To będzie promocja na moda. Zapisałem! No, optymistycznym akcentem ban. Tniemy ten materiał.